Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, ostatnimi czasy słyszałem całkiem sporo dobrego o pewnym serialu animowanym, emitowanym na Disney Plus o tytule X-Men 97. Kiedy zapowiedziano ten serial po raz pierwszy dawno, dawno temu, byłem nastawiony raczej entuzjastycznie, ale raczej głównie dlatego, że uznałem, że fajnie, że wracają do tej kultowej, jakby nie patrzeć, animacji. W jakikolwiek sposób, bo być może skłoni kogoś to do powrotu do tamtego serialu. On się oczywiście bardzo zestarzał, oczywiście trudno go oglądać dzisiaj kompletnie na serio, bo no, była to animacja przeznaczona dla najmłodszych widzów, która brała komiksowe historie i myślę, że całkiem zręcznie adaptowała je na półgodzinne odcinki serialu animowanego z właściwą dla tego typu animacji infantylizacją, omijając niektóre bardziej, powiedzmy, poważne motywy, które z kolei poruszały komiksy, ale oczywiście wciąż ma to swój urok mimo wszystko i ja osobiście bardzo lubiłem czas od czasu sobie do któregoś z tamtych odcinków wrócić. Mimo że u mnie na pierwszym miejscu zawsze stało X-Men Evolution, to mimo wszystko doceniałem tę starszą animację za to, że każdy kolejny odcinek miał trochę inny klimat i dotyczył trochę innych bohaterów i sięgał po naprawdę bardzo, bardzo różne rzeczy z przepastnego, jakby nie patrzeć, mini-uniwersum X-Men w ramach tego szerszego uniwersum Marvela. Więc mając ten duży sentyment do tamtej animacji, cieszyło mnie samo to, że ktoś sobie o niej przypomniał i w jakikolwiek sposób do niej wraca, ale nie liczyłem, szczerze mówiąc, na jakieś powalające efekty, co najwyżej na lekkie unowocześnienie tamtej formuły i może trochę ładniejszą animację, ale niekoniecznie cokolwiek, co rzuciłoby kogokolwiek tak naprawdę na kolana. Jest marzec 2024 roku, a my właśnie żyjemy w rzeczywistości, gdzie ta durna kontynuacja jeszcze durniejszej, kiczowatej kreskówki z lat 90. jest prawdopodobnie najlepszą adaptacją komiksowych X-Men w jakimkolwiek medium. Takie przynajmniej opinie słychać z każdej strony i ja się z nimi absolutnie zgadzam, bo X-Men 97 to prawdopodobnie rzecz, która najlepiej oddaje to, czym powinni być X-Men w ramach jakiejkolwiek adaptacji. Przynajmniej jeśli chodzi o te, powiedzmy, drużynowe historie z tymi bohaterami. Wiadomo, solowe przygody mogą mieć różny klimat. Te 10 stosunkowo krótkich, półgodzinnych odcinków zawiera dosłownie wszystko to, czym X-Men powinni być. Zawiera dokładnie odpowiednią ilość tej telenowelowej dramy, jaka zawsze wiązała się z przygodami mutantów, którzy przede wszystkim są jedną wielką, dysfunkcyjną rodziną, gdzie każdy wnosi do tej rodziny jakiś emocjonalny bagaż, w związku z tym zawsze ktoś się z kimś kłóci, ktoś się z kimś godzi, ktoś dramatycznie wychodzi, ktoś dramatycznie przychodzi, ogłaszając, że jest zaginionym synem, ojca, córki, brata, bohatera danego komiksu. Co chwilę ktoś się z kimś żre, co chwilę ktoś z kimś walczy i co chwilę ktoś z kimś wchodzi w totalnie toksyczny romans, który nigdy nie powinien mieć miejsca. Tym zawsze tak naprawdę stały te komiksy. Te wszystkie superbohaterskie rzeczy, strzelanie laserami i wiecie, rzucanie kulami ognia i tak dalej. To wszystko był bonus, który był interesujący tylko dlatego, że czytelnicy byli zaangażowani w te wszystkie emocjonalne rzeczy, które działy się z bohaterami. A przy tym jednocześnie komiksy bywały naprawdę dobrze napisane, łącząc tę bardzo rozrywkową, nieskomplikowaną formę z niekiedy całkiem inteligentnym i interesującym, a także wartościowym przekazem w związku z tym, że jak pewnie każdy wie, oczywiście mutanci są metaforą rozmaitych, uciskanych i dyskryminowanych mniejszości. Serial X-Men 97 również oddaje to w fantastyczny sposób, nie unikając wcale paralel z prawdziwym, rzeczywistym światem, rzeczywistymi problemami. Zresztą myślę, że na czoło tutaj wysuwa się przede wszystkim odcinek 5, z którego to odcinka zresztą te obrazy zniszczeń, gruzów i upadłego tak naprawdę azylu dla mutantów trafiają tym bardziej mocno, że to wszystko dzieje się w ramach tej, wydawałoby się, głupiutkiej kreskówki kontentu dla dzieci na platformie streamingowej, a jednocześnie znalazło się tu miejsce dla obrazów, które od razu przywodzą na myśl to, co dzieje się chociażby na Ukrainie czy w Palestynie. I być może dzięki temu właśnie trafiają tak mocno, że są skontrastowane z tą, wiecie, radosną, kreskówkową wizją superbohaterów w kolorowych strojach. A jednocześnie przecież, mimo że jest to ten radosny, kreskówkowy świat, to za tymi zniszczeniami stoi dokładnie to, co doskonale znamy z
prawdziwego świata. Nienawiść do innego człowieka, systemowa dyskryminacja, polityka, która pozwala na wartościowanie ludzkiego życia. To wszystko ma miejsce w tej głupiutkiej kreskówce, która z jednej strony nie zapomina, że ma być przede wszystkim rozrywką, ma być tymi kolorowymi obrazkami, które mają zajmować naszą uwagę, a w zasadzie uwagę publiki znacznie młodszej niż ja, czy wielu innych, powiedzmy, widzów, którym X-Men 97 przypadło do gustu, ale z drugiej strony nie zapomina o tym, że X-Men zawsze jednak byli o czymś. Te polityczne czy społeczne drugie dno zawsze było w tych komiksach obecne, niezależnie od tego, czy było mniej lub bardziej subtelnie wplecione w tę superbohaterską, powiedzmy, fabułę, czy aktualnie poruszaną historię. To jest zresztą coś, co X-Men 97 robi moim zdaniem najlepiej, mianowicie łączy ten patetyczny, poważny ton, jaki historie z X-Men powinny mimo wszystko mieć, właśnie z tym radosnym absurdem komiksów. Udaje się jakimś cudem, kompletnie bez wysiłku, a przynajmniej takie wrażenie ten serial sprawia, połączyć jedno z drugim. Mamy bohaterów w tych idiotycznych kostiumach, którzy z wręcz wzniosłością szekspirowskich aktorów wygłaszają te kwieciste sentencje do siebie, ale wierzą w to w 100% i nigdy nie jest to podane z jakąś dawką autoironii przede wszystkim, do czego już przyzwyczaiły nas mimo wszystko produkcje superbohaterskie. Przyzwyczaiło nas MCU chociażby, gdzie nawet jeśli bohater mówi coś bardzo wzniosłego, to bardzo szybko jest to komentowane w taki bardzo ironiczny sposób, żebyśmy czasem nie uwierzyli, że to, co dzieje się tutaj, to tak na serio. Ale X-Men moim zdaniem zawsze powinni być na serio. W X-Men 97 jest cała masa humoru, która wynika m.in. z charakterów postaci i z pewnych sprzeczności czy niedopasowań między nimi, ale jednocześnie bohaterowie stają się wierzyć w to, co mówią i faktycznie są szczerzy w tym, kim tutaj są. Dlatego właśnie te społeczno-polityczne podteksty też tutaj działają. Dlatego ta cała metafora uciskanej mniejszości wciąż mimo wszystko działa i tak naprawdę trafia, no bo wydaje się to również szczere, co te dramy trawiące i trapiące naszych bohaterów w tym serialu. Wspominałem też o tym przed chwilą, że X-Men są przede wszystkim jedną wielką rodziną, dysfunkcyjną, ale mimo wszystko rodziną, więc dobra adaptacja komiksów z X-Men powinna być przede wszystkim adaptacją X-Men jako drużyny. Od czego znowu odzwyczaiły nas mimo wszystko adaptacje także filmów z X-Men. Bo nawet kiedy mieliśmy filmy, gdzie teoretycznie nikt nie stał na pierwszym planie, filmy były o X-Men, to wciąż głównym bohaterem był Wolverine. Natomiast oczywiście mieliśmy też całą masę solowych filmów z Wolverinem. Poprzednia animacja ze świata X-Men nazywała się Wolverine and the X-Men. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że za każdym razem na pierwszy plan wypychany był właśnie Logan. Z ogromnym zaskoczeniem, wręcz szokiem, ale też ulgą przywitałem fakt, że w tej animacji, w X-Men 97, Wolverine jest na drugim planie, czyli dokładnie tak, jak powinno być. Wypadało zrobić wreszcie coś, gdzie inne postacie będą miały troszkę więcej momentów dla siebie. Bardzo mnie cieszy, że wreszcie dostaliśmy rzecz, gdzie Cyclops jest napisany tak, jak być powinien, jako ten naprawdę interesujący, skonfliktowany wewnętrznie bohater, a jednocześnie myślę, że ten serial, ten pierwszy sezon jest bardzo fajną bazą do dalszej ewolucji tej postaci, coś co już widzieliśmy zresztą w komiksach, gdzie Cyclops zawędrował w naprawdę bardzo interesujące rejony. Tak samo, nie wiem, Magneto, czy Rogue, czy Storm, czy nawet Jean. Mimo że znowu, mamy 10 odcinków po pół godziny, te odcinki pędzą na łeb na szyję, jak już powiedziałem, i dzieje się w nich cała masa rzeczy, to udało się znaleźć miejsce na oddanie trochę czasu tym bohaterom, by poznać ich lepiej, dowiedzieć się, co nimi kieruje, kim są wewnętrznie i tak naprawdę jakimi są postaciami. Nie udało się może to zrobić z dosłownie każdą postacią. Myślę, że na przykład Roberto da Costa, czyli Sunspot, spokojnie mógłby jeszcze mieć parę tych scen dla siebie. Pewnie znalazłyby się jeszcze jakieś postacie, które trochę ucierpiały na tym, że no, ten czas tego serialu, powiedzmy, był ograniczony. Miejsce na rozmaite wątki było ograniczone, ale wciąż jestem pod dużym wrażeniem, że wreszcie dostaliśmy rzecz o X-Men, która jest o X-Men, a nie Wolverine i całej reszcie mutantów. Ale nawet na tym poziomie czysto rozrywkowym, powiedzmy, w tej warstwie czysto rozrywkowej, fakt, że mówimy tutaj o serialu skupiającym się na drużynie,
już dodaje dużo do doświadczenia, bo nawet kiedy mamy sceny akcji, to widzimy, jak rozmaici bohaterowie współpracują ze sobą. Jasne, widzieliśmy już w filmach, komiksach, serialach i tak dalej, jak swoich supermocy używają rozmaici mutanci, ale zawsze jest coś fajnego w tym, jak udaje się wykombinować, nie wiem, dwójce bohaterów, w jaki sposób kreatywnie wykorzystać swoje umiejętności, by w ten sposób zaskoczyć, powiedzmy, swojego przeciwnika, a jednocześnie też zaskoczyć widzów i pokazać im coś, czego do tej pory nie widzieli. Jest cała masa w tym serialu sekwencji, które ogląda się po prostu z ogromną przyjemnością, dlatego że udaje się autorom wymyślić coś kreatywnego, co mogą robić bohaterowie. I to jest moim zdaniem również esencja tego, co jest fajne w X-Men, że mamy dużą grupę bohaterów z najdziwniejszymi umiejętnościami, które można połączyć w jakiś totalnie niestandardowy sposób. Przy czym wciąż mimo wszystko należy pamiętać, że jest to kontynuacja animacji sprzed lat. Animacji, która mimo wszystko była mocno infantylna. Więc choć temat, który poruszają tutaj autorzy w ramach tej animacji, nie jest być może niczym nowym dla ludzi wychowanych na filmach z X-Men, czy przede wszystkim na komiksach, gdzie oczywiście było to wałkowane już całą masę razy, to jednak mimo wszystko, szczególnie z perspektywy kogoś, kto tamtą animację oglądał, będąc małym i ma do niej ogromny sentyment, wciąż jest dla mnie czymś bardzo interesującym i ciekawym obserwowanie, jak ten świat, jak to, wiecie, ta rzeczywistość wykreowana w tamtej animacji, za którą biorą się tutaj autorzy tej nowej serii, zareaguje na pytanie, co jeśli Magneto ma rację? Bo to jest w zasadzie, powiedzmy, wiodący motyw w ramach tego pierwszego sezonu X-Men 97. Odczuwam sporą przyjemność z oglądania, jak ten świat, ten idealistyczny, radosny, kreskówkowy świat tamtej animacji dorósł błyskawicznie i musiał stanąć naprzeciw tej smutnej refleksji, że być może to rozumowanie Magneto jest jednak bliższe rzeczywistości. Czy X-Men 97 mają wady? No myślę, że mają przede wszystkim taką, że serial powinien być dłuższy. I ja wiem, że to brzmi bardziej jak pochwała, że jedyne, co można tutaj czuć, to niedosyt, ale mówię całkiem serio, wydaje mi się, że gdyby tych odcinków było ciut więcej, to zwyczajnie autorzy mieliby trochę więcej czasu i więcej miejsca na to, by jeszcze lepiej nakreślić relacje między bohaterami, dać im po prostu trochę więcej oddechu, trochę więcej miejsca. Co chwilę mamy jakiś zwrot akcji, co chwilę bohaterowie kończą rozmawiać i natychmiast dzieje się jakaś bardzo istotna rzecz, co chwilę pojawia się jakaś nowa postać, która tłumaczy swoje backstory i tak dalej. I wyobrażam sobie, że przy tak dużym tempie można się w tym pogubić. To tempo i ta, powiedzmy, liczba wątków, postaci, wydarzeń upchnięta na tak niewielkiej przestrzeni czasowej może być pewnym problemem i pewną barierą, powiedzmy, w cieszeniu się tym doskonałym serialem. Jednocześnie też muszę podkreślić, że nawet jeśli autorzy nie mają odpowiednio dużo czasu, by zarysować jakąś rzecz, to reżyseria w tym serialu jest tak dobra, że udaje się autorom i tak, powiedzmy, zneutralizować te problemy, zwyczajnie fantastycznym rzemiosłem, jakie tutaj pokazują. Naprawdę nie spodziewałem się tak dobrego serialu, który jednocześnie zupełnie nie będzie się wstydził tego, że jest kontynuacją tej kiczowatej kreskówki z lat 90., celebrując to, jak momentami absurdalna czy kiczowata była tamta animacja i jak dużo uroku to mimo wszystko wciąż skrywa. I słuchajcie, w związku z tym, że tak dobrze ten serial wyszedł, to postanowiłem, że zrobimy sobie odcinek kompletnie tematyczny, poświęcony tylko i wyłącznie X-Men. W związku z tym musimy pomówić o, mimo wszystko, niezbyt miłej informacji dotyczącej showrunnera tego serialu. Bo DeMaio, który stoi niewątpliwie kreatywnie za X-Men 97, z jakiegoś powodu, który nie został podany do publicznej wiadomości, no został zwolniony zaraz przed premierą tego pierwszego sezonu tejże animacji. Pierwszego sezonu, bo już dowiedzieliśmy się, że powstanie sezon drugi i trzeci i choć Bo DeMaio pracował przy sezonie drugim, to jednak nie będzie pracował przy nim w takim zakresie jak przy sezonie pierwszym, to znaczy choć miał swój udział w pisaniu scenariuszy, no to nie będzie go do na przykład poprawek przy tworzeniu poszczególnych odcinków,
nie będzie konsultowany w momencie, w którym powiedzmy tworzona jest animacja i czy nagrywane będą dialogi i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek autorzy serialu zapowiedzieli, że będą honorować powiedzmy jego pomysły dotyczące tego, w jakim kierunku serial miał iść w sezonie drugim. Natomiast no, nie będzie już w zasadzie zaangażowany w żaden sposób w sezon trzeci. Serial będzie musiał znaleźć nowego showrunnera, nową osobę, która powiedzmy będzie sterować tym projektem. Ciężko w tym momencie mówić o tym, czy Disney powinien przywrócić showrunnera do tego serialu, czy nie, bo wciąż nie wiemy tak naprawdę, za co został on zwolniony. I oczywiście, znając historię Disneya, być może powód, dla którego zwolniono DeMaio, jest głupi i na tyle nieistotny, że prędzej czy później zostanie on faktycznie przywrócony, tak jak na przykład został przywrócony James Gunn. Z drugiej strony, być może gość dopuścił się czegoś, co jest niedopuszczalne, i bronienie go na tym etapie sprawi, że kiedy sprawa wyjdzie na jaw, to będzie nam wszystkim głupio. Więc wolę nie zabierać głosu w tej sprawie. Szczerze mówiąc, wolałbym dowiedzieć się, o co chodzi, żeby mieć jakąś opinię na ten temat, a póki co myślę, że zostają nam tylko spekulacje. Możemy też sobie pospekulować oczywiście, co dalej z serialem, jeśli Beau DeMaio nie zostanie przywrócony. Czy uda się znaleźć osobę, która zrobi równie dobrą robotę. Wydaje mi się, że nie ma co nie być dobrej myśli. Mimo wszystko, tak dobry serial nie powstałby w pojedynkę. Wciąż stoi za tym cała armia ludzi, a nie tylko jeden Beau DeMaio. Jest szansa na to, że podmiana jednej osoby wraz z pozostawieniem całego zespołu osób, które pracowały na sukces tego pierwszego sezonu, wciąż może dać nam równie udane sezony w przyszłości. A kto wie, może nawet lepsze, przecież to nie jest wcale wykluczone. Niemniej wydaje mi się też, że X-Men 97 jednak wyrosło na dosyć istotną pozycję w tym katalogu animowanych pozycji Marvela, bo nie tylko zebrał wysokie oceny, nie tylko wygenerował masę szumu, ale i oglądalność miał ponoć naprawdę bardzo dobrą, więc to sugeruje mi, że mimo zwolnienia showrunnera, nikomu tam nie będzie teraz zależało na położeniu tego swojego nowego, niespodziewanego hitu. A jeśli już mówimy o tym, co dalej z animacją w ramach MCU. Sukces X-Men 97 od razu sugeruje nam tutaj pytanie, czy powstaną w takim razie kolejne animacje będące na przykład kontynuacjami klasycznych seriali animowanych z lat 90., na przykład Spidermana, na przykład Ironmana, Fantastycznej Czwórki, Hulka, a nawet być może pozycji z kolejnych lat, które swego czasu cieszyły się ogromną popularnością. Być może Marvel uzna, że jest pieniądz w tym, żeby wracać do tych fan favorites, ale wydaje mi się, że jeśli tak, to i tak najpierw dostaniemy revival tych nostalgicznych pozycji. Pytano oczywiście już autorów serialu, czy mamy spodziewać się, powiedzmy, z animacji w tym stylu. No i póki co Brad Winterbaum, który jest jednym z producentów w Marvel Studios, powiedział, że no, jest potencjał ku temu, ale póki co raczej lata 90. będą należeć do X-Men 97, to znaczy póki co tylko X-Men 97. Z drugiej jednak strony wiemy, że jeśli Marvel widzi, że coś działa, to będzie to na pewno eksploatował, więc nie zdziwię się, jeśli za jakiś czas powstanie pomysł, żeby może kontynuować tego animowanego Spidermana, który zresztą zalicza małe cameo w X-Men, więc może to jest jakiś znak. Nie to, że miałbym coś przeciwko, szczególnie jeśli powiedzmy staliby za tym równie utalentowani ludzie, którzy stoją za na przykład X-Men 97, ale z drugiej strony X-Men 97 wydaje się być na tyle wyjątkowym projektem, jednym na milion, że próba zamiany tego na coś, co będzie można teraz produkować taśmowo, pachnie już mimo wszystko odcinaniem kuponów i szybko może zamienić się w takie mechaniczne odtwarzanie tego, co wyszło gdzie indziej. Co bardzo często jednak daje dużo gorsze efekty. Ale jednocześnie X-Men 97 na pewno pokazuje, że publika chce X-Men. Ludzie wciąż kochają X-Men. X-Men mają potencjał, żeby być w centrum MCU. Być może będzie dobrym pomysłem, by dać ludziom trochę odpocząć od Avengers, od innych superbohaterów i dać trochę więcej przestrzeni dla X-Men, bo jest to marka, która sama w sobie ma dostatecznie dużo postaci, wątków, klasycznych, komiksowych historii, z których można czerpać, żeby dać przynajmniej kilka naprawdę dobrych filmów, które chwycą ludzi na całym świecie. Jeśli gdzieś może skrywać się renesans MCU,
po tym, powiedzmy, mniej udanym okresie, to wydaje mi się, że nie w kolejnych Avengers, ale właśnie w ramach takich marek jak X-Men, czy choćby Fantastyczna Czwórka, która też jest oczywiście w planach. Wydaje mi się, że to wynika przede wszystkim z tego, że mutanci jednak są o czymś, są historią o tej uciskanej mniejszości, o ludziach, którzy walczą o swoje, walczą o to, by być sobą, a jednocześnie o tej, wiecie, grupie outsiderów, którzy walczą o wspólne dobro tak naprawdę. To sprawia, że to zawsze będą bardziej uniwersalne i trafiające do szerokiego grona historie w dużo większym stopniu niż, wiecie, historia o miliarderze, który buduje sobie zaawansowaną technologicznie zbroję strzelającą laserami. Jakkolwiek dobre by filmy z Iron Manem nie były. Więc mam nadzieję, że nie tylko Marvel spojrzy na sukces X-Men 97 i wywnioskuje z tego, że kurczę, jednak X-Men to jest coś, w co powinniśmy mocno inwestować, ale też mimo wszystko, że spojrzy na to, jak ten serial wyglądał, co czerpał tak naprawdę z komiksów, co tak bardzo spodobało się ludziom. No właśnie, X-Men w MCU. Co wiemy? No w sumie to nie wiemy nic, poza tym, że znamy już scenarzystę, który napisze nadchodzący film o mutantach. Będzie to niejaki Michael Leslie, który do tej pory współtworzył na przykład skrypt do filmu Assassin's Creed. Tak, wiem. Ale też do całkiem nieźle odebranej ostatniej odsłony Hunger Games. Wydaje mi się, że w Marvel Studios są świadomi tego, że jeśli będą mieli przedstawić nam X-Men, to będą to musieli być nowi X-Men. Nowe wersje tych postaci, które już znaliśmy z seriali Foxa, a nie miękki reboot, gdzie, wiecie, część postaci będzie taka sama, część niekoniecznie i tak dalej. To będzie musiało być kompletnie nowe otwarcie, więc pewnie dostaniemy nieco więcej informacji dopiero po premierze Deadpool i Wolverine, który to film może pełnić rolę takiego ostatecznego pożegnania się z uniwersum Fox. Taką mam przynajmniej nadzieję. Do tej pory w MCU mieliśmy sporo jakichś pojedynczych występów mutantów, których już, powiedzmy, znamy. Mieliśmy Xaviera w tym żółtym wózku rodem z animacji, mieliśmy Beasta, mieliśmy nawet ten motyw muzyczny rodem z animacji. Teraz będziemy mieli Wolverina w klasycznym komiksowym kostiumie, pewnie jeszcze całą masę cameos z filmu Foxa, ale wydaje mi się, że jeśli projekt Reboot X-Men ma się powieść, to będziemy musieli dostać kompletnie nowe otwarcie, najlepiej niezagłuszane kolejnymi występami gościnnymi z przeszłości. Jakiś czas temu pojawiła się ciekawa plotka i to jest 100% plotka, nie potwierdzona absolutnie niczym, więc w ogóle nie traktujcie tego jako coś, co mogłoby mieć jakieś zaczepienie w rzeczywistości. Poruszam to tylko w kontekście powodu do, nie wiem, dyskusji. Więc pojawiła się jakiś czas temu plotka o tym, że najpewniej X-Men w MCU to będzie kompletnie inna drużyna niż ta, którą doskonale znamy, że będzie pozbawiona tych najpopularniejszych mutantów. Film będzie starał się skupić na grupie nieco mniej znanych postaci, więc nie oczekujmy Cyclopsa, Wolverina, Jean i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem to nie jest zła decyzja sama w sobie, aczkolwiek wydaje mi się, że takie podejście, że nie chcemy robić popularnych postaci, jest z gruntu nieodpowiednie. Wolałbym, by osoba, która będzie zajmowała się tym scenariuszem, zwyczajnie dobrała sobie te postacie w taki sposób, żeby każda wnosiła coś do tej drużyny. Już nie wnikam, co będzie dla danego scenarzysty istotne w ramach tej historii, którą tworzy. Być może to, by każda z postaci miała inny charakter, by reprezentowała być może jakiś inny background, ale też być może by te postacie wręcz przeciwnie, łączyło coś wbrew, powiedzmy, ich różnemu pochodzeniu. Wiecie, żeby dane postacie reprezentowały jakąś cechę, żeby reprezentowały jakieś problemy, przestrzeń, jaką taki twórca będzie miał tutaj do swoich jakichś, powiedzmy, zrealizowania, powiedzmy, swojej wizji na tę historię, o czym ta historia ma być, jaki problem ma poruszyć, jaki motyw przewodni tak naprawdę chce tutaj zastosować, no będzie miał na tyle dużo, powiedzmy, przestrzeni, że naprawdę wielu scenarzystów robiących historie komiksowe, adaptujących komiksy, może tylko pozazdrościć. Więc mam nadzieję, że no nie spierdolą tej roboty, bo wydaje mi się, że potencjał jest tutaj gigantyczny. I nie ukrywam, że nazwisko Michaela Leslie'ego mnie nie rzuciło na kolana, delikatnie mówiąc. Ale też nie zamierzam gościa skreślać. Szczególnie, że ten skrypt pewnie przejdzie jeszcze przez masę rąk, znając życie. I uważam też, że tylko ludzie robiący X-Men 97 i nikt inny mogą teraz dobrze pisać X-Men, jak zdaje się uważać internet. Jednocześnie będę miał na pewno większe oczekiwania, biorąc pod uwagę, że Marvel pokazał już, że potrafi zrobić X-Men tak jak należy, znajdując do tego odpowiednich wykonawców. Z ogromnym zaskoczeniem
i lekkim niedowierzaniem, mimo wszystko przyjmuję fakt, że dalej toczą się dyskusje, w jaki sposób wprowadzić X-Men do świata MCU. I słyszałem już całą masę najdziwniejszych teorii. X-Men będą tak naprawdę z alternatywnego świata, albo że będzie mieli Secret Wars i światy będą kolidować ze sobą, rzeczywistości będą się zderzać ze sobą i pojawienie się mutantów na świecie to będzie efekt, powiedzmy, finału tej historii. I przyznam szczerze, że kompletnie tego nie rozumiem, bo wydaje mi się, że wciąż, i mówiłem o tym od bardzo dawna, ale zdania nie zmieniam, nie ma żadnego powodu, by tak tę kwestię udziwniać. Mutantów można wprowadzić po prostu od tak, powiedzieć, że mutanci są w tym świecie od jakiegoś czasu. Na jakimś etapie rodzące się dzieci randomowo otrzymują mutację, mają gen X. I w momencie, w którym dorastają, no to ujawniają się ich supermoce. Póki co są to raczej pojedyncze przypadki, plus istnieją na świecie nieco starsi mutanci, którzy byli jeszcze bardziej rzadkimi przypadkami w momencie, kiedy oni byli młodzi. Takie postacie jak Charles Xavier na przykład. I taki Charles Xavier jest świadom tego, że tych nowo rodzących się mutantów jest coraz więcej, coraz trudniej będzie utrzymywać ludzi w niewiedzy o tym, więc postanawia coś z tym zrobić, założyć swój instytut i przygotować te dzieci, by nauczyć ich, powiedzmy, panowania tymi mocami, ale też przygotować ich na to, że świat nie będzie nastawiony zbyt pozytywnie do tego, że no, pojawiła się wyższa forma życia, powiedzmy, w postaci homo superior. Tyle. I to naprawdę nie trzeba kombinować. Po prostu tu i teraz co jakiś czas pojawiają się jacyś mutanci i Xavier od jakiegoś czasu już prowadzi instytut, już ma pod swoją opieką, powiedzmy, grono studentów, którzy będą tymi oryginalnymi X-Men, natomiast w ramach filmu będziemy poznawać jeszcze kolejne postacie, które dopiero co dowiadują się o swoich umiejętnościach. No i dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Raczej nie chcę poruszać tematu filmu Deadpool i Wolverine, bo szczerze mówiąc, każda kolejna rzecz, każdy kolejny zwiastun, każda kolejna wypowiedź, każdy kolejny materiał promocyjny związany z tym filmem jeszcze bardziej mnie od niego odrzuca. Jedyne, do czego w sumie mógłbym się odnieść, bo to jest interesujące, to, że Hugh Jackman wspomniał o tym, że Kevin Feige odradzał mu powrót do roli Wolverina. Dokładnie to byłyby moje słowa, które Jackman by usłyszał. Żeby nie wracał do tej roli, bo dopiero co miał naprawdę idealne pożegnanie w formie Logana, więc po co to psuć? Natomiast Jackman wspomniał o tym, że zgodził się z Feigim, ale zmienił zdanie w momencie, w którym powiedziano mu, że to nie będzie dokładnie ten Wolverine, który, wiecie, zginął w Loganie. To będzie inna wersja tej postaci, więc wszystko okej. Okay. Więc będzie mógł dalej wcielić się w dokładnie tego samego Wolverina, który zachowuje się dokładnie tak samo, ale oficjalnie to nie jest ten Wolverine. To inny Wolverine, który jest totalnie przygrywem i sprawił, że jego przyjaciele umarli dokładnie tak jak ten sam Wolverine, który był w Loganie. Oczywiście bazuje to tylko i wyłącznie na tym, co widziałem w zwiastunach. Być może w filmie okaże się, że to faktycznie jest kompletnie inna postać. Wolverine, który zachowuje się kompletnie inaczej, ale żaden z materiałów promocyjnych póki co nie dał mi tego wrażenia. Gdyby Deadpool trafił do świata, w którym Wolverine jest na przykład, sięgając po coś z komiksów, nauczycielem w szkole i stał się totalnie podtatusiałym typem unikającym konfrontacji, bez, wiecie, jakiegokolwiek pazura w przenośni, który nie ma ochoty, wiecie, bić się z kimkolwiek, tylko chce uczyć tutaj uczniów w szkole, to byłoby to coś ciekawego. I mielibyśmy inną interpretację tej postaci. Tymczasem, no, dostajemy znowu Wolverina po przejściach, który zawiódł wszystkich. Kolejny raz będziemy mieli Wolverina z depresją, który nie chce, ale musi. Więc no, wiem, że jestem w mniejszości. Większość osób pewnie jara się tym filmem, bardzo czeka na niego i tak dalej, więc nie chcę tutaj psuć nikomu tego oczekiwania, ani iść na czołowe zderzenie z tłumem ludzi, którzy mają kompletnie inne zdanie, więc będę siedział cicho do czasu premiery tego filmu i jeśli okaże się dobry, to z przyjemnością, autentycznie z przyjemnością odszczekam to wszystko i powiem, kurczę, myliłem się, ten film jest świetny, super. I będę się wtedy naprawdę cieszył. Ale dobra, żeby nie kończyć taką negatywną nutą, to jeszcze raz, X-Men 97 jest definitywnie warte uwagi, polecam gorąco. Dajcie znać, co wy myślicie o tym serialu, jak wy zapatrujecie się na rozmaite dalsze projekty dotyczące mutantów w MCU i generalnie w Marvelu. No a w kolejnym odcinku to już chyba będziemy po Furiozie, o ile dobrze myślę. Też będzie o czym gadać. Dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.